na tym, na czym oparta jest astrologia ewolucyjna i cały ten w zasadzie system, którym interpretuje się dany horoskop pod względem astrologii ewolucyjnej, czyli evolutionary astrology, założonej przez Jeffrey Wolf Greena, tak? To, co jest kluczowe, to trygon wodny, czyli w trygon wodny wchodzi znak raka, wchodzi znak skorpiona, a także wchodzi znak ryb. Wszystkie te trzy znaki, one należą do żywiołu wody. I to, co widzisz teraz na tym rysunku tutaj, cały ten schemat i całe to w zasadzie ideologię tej astrologii da się wytłumaczyć na zasadzie analogii oceanu i fali, tak? Jak widzisz tutaj, jest postawiony obrazek fali, tak? Czym takim jest fala? Fala powstaje praktycznie na powierzchni oceanu, tak? Ona stara się, jeżeli obserwujemy falę, ona stara się w pewien sposób odłączyć od oceanu, tak? Ale nadal jest tym samym, co jest całość tej fali. Ona nadal przynależy do oceanu, tak? I z tego, co widzimy tutaj, cała świadomość i cały ocean i wszystko to, co w zasadzie jest, wszystko to, co fizycznie, w zasadzie nie fizycznie, ale to, co postrzegasz, cała kreacja jest reprezentowana poprzez Neptuna, tak? Poprzez znak ryb, archetyp ryb. Czyli jest to w zasadzie źródło i to, w jaki sposób, to co oznacza, to, co jest dla nas niezrozumiałe, to, co przerasta naszą w zasadzie pojęcie, tak? I Neptun jest tak jakby całością, tak? Całą świadomością, całym źródłem tego, co widzisz, tak? I teraz wchodzi w tym miejsce pojęcie fali, tak? Fala, ona stara się odseparować od powierzchni, odseparować od oceanu, ale zarówno powrócić do niego, tak? Czyli ta fala w zasadzie jest to trzon astrologii ewolucyjnej, ponieważ jest to w zasadzie separacja duszy od tego, co stworzyło dusza, tak? Ponieważ dusza przynależy do Neptuna, przynależy do źródła, tak? Ale chce doświadczyć życia, które mamy tutaj, obecnie, tak? Które mamy na co dzień, tego życia. I właśnie to reprezentuje Pluton. Dlatego w astrologii ewolucyjnej Pluton jest tak ważny i on oznacza to, co oznacza nieświadome, tak jakby pojęcie tego, nieświadome doznanie i pragnienie doznania czegoś, tak? Dlatego cała interpretacja polega na tym, aby odnieść w zasadzie horoskop do tego, jakie jest to pragnienie, nieświadome pragnienie, które jest reprezentowane przez archetyp skorpiona, tak? Ponieważ skorpion, on w zasadzie stara się dojść do sedna sprawy poprzez, reprezentuje metamorfozę, tak? Czyli on stara się dojść do sedna sprawy poprzez różne sytuacje, w których no, będzie po prostu bardzo dogłębnie sprawdzał i szukał tego, tak? Właśnie to reprezentuje fala, tak? To reprezentuje pojęcie fali, ponieważ każda dusza posiada dwa, tak jakby pragnienie. Pragnienie tego, aby doznać świata, doznać rzeczywistości, ale również tego, aby wrócić z powrotem do Boga, tak? Dlatego to, co widzisz tutaj, w zasadzie w pewnym sensie może no, przedstawić Ci tą ideologię, tak? I teraz to, w jaki sposób my tego życia doznajemy na takim dzień za dniem, powiedzmy, na no, takim bardziej namacalnym sposób i doświadczeniu jest to tożsamość ego, czyli księżyc, tak? Ponieważ przez księżyc i w zasadzie wszystko przepływa, tak? Księżyc aktywuje nas i aktywuje nasze ciało emocjonalne, tak? Ponieważ widzisz, to wszystko jest tak jakby wodą, to wszystko jest trygonem wodnym. A my jako ludzie ewoluujemy poprzez czasami trudne, czasami nietrudne sytuacje, które powodują w nas emocjonalne no, problemy albo emocjonalny ból, tak? Dlatego widzisz, pragnienie, które pochodzi z Plutona, czyli pragnienie poznania czegoś, tak? Ono jest nieświadome bardzo często i bardzo często da się to zauważyć Plutona, ponieważ jest to planeta, która dosyć powolnie jest powolnym ruchu, a także dosyć wolno zmienia znaki, tak? Często pozycja domu tego Plutona jest to praktycznie lekcja, która ciągnie się przez kilka inkarnacji, tak? Ponieważ widzisz,
ewolucja cały czas polega, cały czas w zasadzie postępuje, tak? Jak widzisz strzałkę w prawą stronę, oznacza to, że ta fala, każda z tych fal, to jest tak jakby nowa inkarnacja, nowa inkarnacja, tak? Nowe w zasadzie zadanie. Znaczy nie zadanie, ale może nowe ego, które dana dusza wybiera po to, aby doznać pragnienia i doznać tego, co reprezentuje Pluton, tak? Ponieważ jak spojrzysz sobie na Neptuna, tak? Neptun to jest trójząb i on posiada w sobie tak jakby trójpodział, tak? Te trzy strzałki, te trzy zęby tego Neptuna, one oznaczają właśnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a także oznaczają trygon wodny, tak? Że to wszystko w zasadzie, co może być no, tak jakby w świadomości i w tym źródle, no to wszystko już jest, tak? W zasadzie zaczynamy od tego doznawania i poznawania świata, tak? Poprzez to, czego dusza, czyli inteligencja, która jest o wiele bardziej większa niż nasze ludzkie postrzeganie, co w zasadzie ten plan boski chce dla nas, tak? Co ten plan, czego w zasadzie ta dusza chce się nauczyć, tak? I ta dusza wybiera sobie właśnie dane ego, wybiera sobie daną osobę, wybiera sobie daną rodzinę, daną sytuację, w której się inkarnuje i żyje, także kulturę, tak? To, w jaki sposób się to będzie działo, właśnie jest reprezentowane przez te pragnienie, tak? I za każdym razem, gdy spoglądasz na swojego Plutona, to, czego dusza chce doświadczyć, czyli dom, w którym Pluton występuje, jest to lekcja, tak? A jak w zasadzie zbalansować tą lekcję? Musisz patrzeć na punkt polaryzacji Plutona, czyli to, co znajduje się po drugiej stronie, a także co włada tym znakiem polaryzacji Plutona, tak? Ponieważ często lekcja Plutona jest dosyć trudna, tak? Na przykład uczymy się często poprzez coś, co jest w zasadzie bolesne i nie widzimy w tym lekcji, jednakże zaczniemy zauważać w pewnym sensie schemat zachowań, który w zasadzie mówi nam, że dobra, no nieświadomie robię i podejmuję cały czas takie same decyzje, coś jest ze mną nie tak, tak? I za każdym razem czuję się źle, moje ciało emocjonalne czuje się z tym źle, ale to się powtarza, tak? Czyli ego ci mówi, no dobra, ile razy powtórzę tę lekcję? Ego nie jest w stanie tego zrozumieć za bardzo, tak? Ponieważ ego podlega kształceniu społecznemu, czyli temu, w jakiej rodzinie jesteś na przykład wychowany, w jakiej rodzinie dojrzewasz, w jakim otoczeniu dojrzewasz, do momentu, aż opuścisz swój dom rodzinny, tak? Dlatego poprzez ego i poprzez swoją tożsamość jest to ciężko wytłumaczyć, tak? I to działa na zasadzie no, takiego jakby projektora, tak? Na zasadzie tego, że ego jest tak jakby filtrem. Filtrem do tego, co chce poznać Pluton, tak? Czyli ego w zasadzie jest taką soczewką, przez którą to pragnienie Plutona, pragnienie duszy, ten impuls, który dusza chce, tak jak ta fala, tak? Tak jakby odciąć się od źródła i z powrotem powrócić, właśnie ego filtruje te wszystkie doświadczenia, tak? Dlatego, jak sobie spojrzysz tutaj, musisz zrozumieć, że cokolwiek cię w zasadzie spotyka, jakąkolwiek sytuację masz, jakiekolwiek w życiu sytuacje są dla ciebie, no, na przykład niekomfortowe, bolesne, to wszystko jest spowodowane tym, co reprezentuje Pluton. I często tak bardzo wierzymy i jesteśmy przystosowani naszego ego, tak bardzo staramy się czemuś zapobiec albo nie zgadzać się z czymś, nie widząc w zasadzie tego, że to wszystko jest, pochodzi od Neptuna, tak? Podchodzi od tego, co reprezentuje Bóg, Neptun, tak? Dlatego musimy zrozumieć, że kurczowo trzymając się Księżyca, tak? Czyli tego, no, tego poczucia bezpieczeństwa, tego w zasadzie komfortu, im bardziej się tym tego trzymamy, tym trudniej jest nam zrozumieć sytuacje, które są dosyć bolesne, tak? Które reprezentuje Pluton, tak? I to działa w taki sposób, że im bardziej trzymasz się kurczowo tego twojego poczucia bezpieczeństwa, tym trudniej jest ci zobaczyć całokształt, tak? Całokształt tego, co w zasadzie życie przygotowało dla ciebie, tak? Ponieważ im bardziej czegoś się trzymasz, a im większy jest nacisk i no, stres stworzony, tak? Poprzez twoje kurczowe trzymanie się czegoś, tym trudniej i tym bardziej boleśnie jest zrozumieć, dlaczego w zasadzie tutaj jesteś. Tak?
Dlatego chciałbym, abyś w zasadzie zastanowił się na to. Może zobacz sobie, co oznaczają te trzy archetypy, czyli archetyp raka, archetyp skorpiona i archetyp ryb, tak? W tej kolejności, ponieważ będzie ci łatwiej w ten sposób to zrozumieć, tak? I może po prostu zastanów się, w jaki sposób to działa i dlaczego właśnie ewolucja, czyli inkarnowanie się cały czas na nowo, tak samo jak te fale w tym oceanie, postępują po sobie, dlaczego to ma w zasadzie sens, jeżeli głębiej się zastanowisz nad tym, tak? Ponieważ widzisz, trygon wodny, jesteśmy zbudowani z wody, większej ilości, tak? Dlatego jesteśmy również, podlegamy w pewnym sensie temu, no, temu co woda oznacza i temu, co wpływa na wodę, czyli na przykład księżyc, tak? Wpływa na pływy i wpływa na cykl menstruacyjny, wpływa na te wszystkie rzeczy, które pozwalają nam ewoluować emocjonalne ciało nasze, tak? Poprzez doświadczanie życia, doświadczanie emocji i uczuć, tak? To wszystko powoduje, że wzrastamy jako ludzie, jako jednostki i zaczynamy coraz bardziej rozumieć, co jest naszym pragnieniem, co jest właśnie tym impulsem, który ta dusza chce, tak? A im bardziej, im kurczowiej trzymamy się naszego poczucia bezpieczeństwa, tym trudniej w zasadzie ta ewolucja będzie, tym trudniej będzie ewolucji nas zabrać na tą przejażdżkę, tak? Zwaną życiem, ponieważ w zasadzie życie, ono przechodzi tylko przez ciebie, tak? Życie w zasadzie w pewnym sensie wchodzi w ciebie i ty możesz oglądać to życie na zasadzie takiej, że w pewnym sensie jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie pasażerami, tak? Dlatego jeżeli masz pytania co do tego, jeżeli wytłumaczyć ci coś, ponieważ jest to trzon astrologii i trzon trygonu wodnego, to co oznacza trygon wodny, jeżeli masz jakieś pytania co do tego, śmiało pisz, tak? Ja postaram się wytłumaczyć. Nie jest to proste, może zrozumieć, że za pierwszym razem, ale pomedytuj na tym trochę, zastanów się, mam nadzieję, że na pewno troszeczkę rozwikła ci to, tak? Może pytania i rozwikła ci to te znaki zapytania, tak? Które mogą się stawiać. Dziękuję.